Dobry wieczór, witam Państwa. To 147 wydanie programu 997. Niedługo będziemy obchodzić skromny jubileusz, 150 wydanie. A jaki to będzie jubileusz, poinformuję Państwa, sądzę, że za 2 tygodnie. Natomiast dzisiaj chciałbym przypomnieć, że nasz program prezentujemy widzom wyłącznie dorosłym. Pokazuje się przed naszym programem plansza tylko dla dorosłych. Ale z listów, które otrzymuję do programu, a także sytuacji, które czasami miewam na ulicy, kiedy mnie zaczepiają małe dzieci i mówią o 997, wynika, że niestety dzieci czasami oglądają ten program. Proszę rodziców o to, żeby dopilnowali, by dzieci nie oglądały naszego programu, a jeśli już się zdarzy, że oglądają. Od niedawna pokazuje się na ekranie taki właśnie napis. Kiedy mają się pojawić sceny brutalne, ostrzegamy przed tym, no nie pozwalajcie ich oglądać dzieciom. Bo mam taki dylemat. 2 czy 3 razy zdarzyło się tak, że oglądające dzieci rozpoznały sprawców zbrodni. I to raz tak się zdarzyło, że rozpoznały seryjnego mordercę i dzięki dziecku udało go się kiedyś zatrzymać. Ale to już historia. Tradycyjnie na początek programu przypomnę Państwu nasz numer telefonu w Łodzi 6300 600 6300 600. I tradycyjnie na początek programu nasze prośby kierowane tydzień temu, czyli skrót spraw z poprzedniego programu. 19 czerwca 1998 roku w Borównie w województwie gdańskim wysadzono w powietrze Mercedesa. Wybuch spowodował śmierć 17-letniej Marleny Fiał. Poszukujemy mężczyzny, którego widziano tuż przed wybuchem. W styczniu tego roku w Poznaniu powstał na krótko Autokomis Europa. Zniknął jego właściciel Grzegorz Chybki i samochody. Co, pan też zostawił w komisie? Tak, a pan również? Cholera. Nikogo tu nie ma, nie wiem co jest grane. Zakliczony? Chyba namawiali. W tej ostatniej sprawie otrzymaliśmy od państwa wiele telefonów. Wszystko wskazuje na to, że Grzegorz Chybki nie żyje. Ale szczegóły w tej sprawie myślę, że będę mógł państwu przekazać za kilka tygodni. Teraz sprawy nowe. Od grudnia ubiegłego roku policja w Gdańsku poszukuje sprawców zabójstwa biznesmenki z Trójmiasta. Gdańsk. Na początku grudnia 1997 roku Irena Ternaben pojawiła się właśnie w tym mieście po krótkim pobycie w interesach w Hudowie Zdroju oraz w Warszawie powróciła do Trójmiasta. Pani Irena przez wiele lat mieszkała w Gdańsku. Potem wyszła za mąż za obywatela Niemiec. Tam też zamieszkała. W 1996 roku została wdową. Postanowiła powrócić do kraju. Zamieszkała w dawnym swym mieszkaniu, w sercu Gdańska, przy ulicy Długiej. Jak ustalono, pani Irena wpadła dosłownie na chwilę do Gdańska, aby pozałatwiać bieżące sprawy, zapłacić rachunki. Na stałe mieszkaniem przy ulicy Długiej opiekowała się koleżanka pani Ternaben. Do Gdańska pani Irena przyjechała 8 grudnia 1997 roku. Spróbujemy odtworzyć niektóre zdarzenia aż do 12 grudnia 1997 roku, kiedy to znaleziono zamordowaną panią Ternaben. Nazajutrz ma miejsce ważne spotkanie. Słuchaj, mam taką ogromną prośbę do ciebie. Chciałabym pojechać do Niemiec. Nie byłam 1 listopada na grobie męża i chciałabym to teraz zrobić. Czy mógłbyś ze mną pojechać? Ale kiedy chcesz jechać? Pojutrze. No pojutrze to nie ma żadnego problemu, bo akurat mam taki wolny dzień, że mogę pojechać z tobą. To świetnie. Jak ustalono, pani Irena umówiła się ze znajomym, że wyjadą do Niemiec 11 grudnia. Tego samego dnia, to jest 9 grudnia 1997 roku, widziano panią Irenę wchodzącą do kantoru w centrum Gdańska. Wymieniła tam 400 dolarów. Później spotkała się ze swym bliskim znajomym Kazimierzem. Cześć Irenka, to ja Kaziu. No cześć, no, cześć Kaziu, witam cześć, cię Irenko. Serdecznie. Cześć. Dawno się nie widzieliśmy, cieszę się bardzo, że jesteś. Wiesz, mam taki mały problem. Co się stało? Zacznę od razu, wiesz, nie działa mi tutaj telefon, już no, dawałam dobra. Jednemu i drugiemu, ale myślę, że ty jesteś w stanie to naprawić. Może mi to załatwisz. No faktycznie nic się nie dzieje. Kiedy to potrzebujesz mi? Potrzebuję jak najszybciej, bo wyjeżdżam do Niemiec i myślę, bez że tego nie ci mogę. To przywiózł. Okej. Okay. Jutro około 12, tak, koło południa. Dobrze, będę na ciebie czekała, jestem w domu. No fajnie.
Około godziny 17 Irena Ternaben pojawia się u swojej przyjaciółki, opiekującej się jej mieszkaniem. No świetnie, no ja również cieszę się z tego spotkania. Słuchaj, no co mogłam, to ci po drodze załatwiam, ale powiedz, bo słyszałam, że jakieś interesy tam się dzieją w twoim życiu. No, no wiesz, fantastyczna sprawa z tą Kudową. Tam chcę uruchomić letnią kawiarnię i w pięknym miejscu, no znasz Kudowę. No znam, znam. W parku tak, uważam, tam gdzieś w okolicach oranżerii słyszałam. Będzie mi dobrze. Tak, tak, no, tak, w ogóle to się bardzo źle czuję i trochę mnie boli gardło. Chyba będę musiała wstąpić do apteki. Po wizycie u przyjaciółki Irena Ternaben kupuje leki w aptece przy ulicy Długiej w Gdańsku. Po przyjściu do domu około godziny 22 dzwoni do swojej przyjaciółki. Tak, słucham. A to ty, kochanie. No i jak się czujesz? Kupiłaś coś sobie? Tak, rozpuszczam sobie aspirynę i kładę się, bo się bardzo źle czuję. No to dobrze. No to ja w takim razie do ciebie rano zadzwonię. Odpoczywaj sobie. No dobrej nocy. Pa, pa. Cześć. Mija noc. Jest już 10 grudnia 1997 roku. Rano do pani Ireny telefonuje jej przyjaciółka. Około południa przed domem pani Ternaben pojawia się pan Kazimierz. No. Cześć, Danusiu. Słuchaj, jestem pod domem Ireny. Telefonuję do niej już od dłuższego czasu, nie mogę się z nią skontaktować. Dzwoniłam, wiesz, rano. Umawiałam się z nią, dzwoniłam rano ze dwa razy, ale nie wiem. Na 12 byłem umówiony z nią. Telefon miałem oddać, wiesz, no zupełnie jej nie ma. No ona mówiła coś o tym telefonie. Słuchaj, ty masz klucz podobno do niej, może byśmy weszli do mieszkania, bo coś się z nią chyba dzieje niedobrego. No poczekaj w takim razie na mnie, wiesz, a ja zaraz dojadę. No, to do zobaczenia. Już jadę. Kilkanaście minut później pojawia się przyjaciółka pani Ireny wraz z kluczami od jej mieszkania. Słuchaj, nie wiesz, co się z nią dzieje? No nie wiem, dzwoniłam dwa razy, wiesz. Nie mam pojęcia. No rano, wiesz, próbowałam. Dzwoń na policję. W przedpokoju znajdują martwą panią Irenę. Kobieta miała skrępowane usta i ręce zawinięte taśmą samoprzylepną. Jak później ustalono, przyczyną śmierci było uduszenie. Biegły medyk stwierdził, że Ternaben zamordowano 10 grudnia rano około godziny 8. Policja ustaliła, że w okolicach domu o tej porze widziano dwóch mężczyzn. Poszukujemy właśnie dwóch mężczyzn. Pierwszy, wiek między 26-27 lat, wzrost 174 cm, szczupłej budowy ciała, włosy czarne, proste, z przedziałkiem po środku. Drugi mężczyzna, którego portretu pamięciowego nie posiadamy, wiek 28-30 lat, wzrost 178 cm, krępej budowy ciała, włosy ciemne, krótkie. Ubrany był w ciemną kurtkę, krótką do bioder.
Mężczyzn tych widziano 10 grudnia 1997 roku około godziny 8 na ulicy Długiej 20-21. Mężczyźni ci zadzwonili domofonem. Słucham. My jesteśmy z policji. Jaka policja? Nie, no w jakiej sprawie? Mamy legitymację, możemy wejść do góry? Dobrze, otwieram. Ale panowie, jakąś legitymację? Zamknij się! Chcesz żyć? Bądź cicho! Zapnij się! Bandyci spętali swoją ofiarę taśmą samoprzylepną. Dokładnie nie wiadomo, co skradziono z mieszkania przy ulicy Długiej. Ustalono, że między innymi skradziono złotą biżuterię, obrączki, łańcuch, pierścionek oraz złoty zegarek. Przedmioty te prezentujemy na rysunkach. Skradziono też pieniądze w nieustalonej kwocie. Nie odbieraj! Mordercy skradli z mieszkania również radiomagnetofon Philips AQ4150. Zabrali też klucze od mieszkania, zamykając drzwi. Właściwie można sobie zadać pytanie, dlaczego sprawcy zamordowali panią Ternabem. Przecież ona często nie była obecna w domu, można było dokonać włamania. Przecież nie chyba chodziło o to, żeby ją zamordować, tylko chodziło o to, co ona miała w mieszkaniu, co można było tam ukraść. Jedna z wersji, która była przyjęta w sprawie, była taka, że sprawcy po prostu przypadkowo natrafili na właścicielkę tego mieszkania. Sprawcy musieli obserwować mieszkanie. Zabezpieczenie drzwi mieszkania było dość solidne, a najłatwiejszym sposobem wejścia do mieszkania było po prostu zastać osobę, samotną kobietę, obezwładnić ją i obrabować mieszkanie. Natomiast najważniejsza rzecz chyba to sprawa portretu pamięciowego, bo występuje dwóch mężczyzn. Przypomnijmy tych mężczyzn. Pierwszy, wiek między 26-27 lat, wzrost 174 cm, szczupłej budowy ciała, włosy czarne, proste, z przedziałkiem po środku. Drugi mężczyzna, którego portretu pamięciowego nie posiadamy, wiek 28-30 lat, wzrost 178 cm, krępej budowy ciała, włosy ciemne, krótkie. Ubrany był w ciemną kurtkę, krótką do bioder. Mężczyzn tych widziano 10 grudnia 1997 roku około godziny 8 na ulicy Długiej 20-21. Najprawdopodobniej mają oni związek z zabójstwem Ireny Ternaben, mieszkającej w tej kamienicy w centrum Gdańska. To są dwaj mężczyźni, jednego tylko portret pamięciowy posiadamy, którzy są podejrzewani o te zbrodnie. W każdym razie widziano ich tego ranka przed domem w centrum Gdańska. Tak, widziano dwóch mężczyzn stojących na rogu ulicy Długiej. Przyjmuje się, że ci mężczyźni mogli mieć coś wspólnego z tą sprawą. Ważniejsze jest chyba jeszcze to, bo nieraz to był taki element, który naszym telewizjom pozwolił naprowadzić na ślad sprawców, tak się parę razy w programie 997 zdarzyło, że przedmioty, które skradziono, coś dały do myślenia naszym telewizjom, gdzieś je widzieli i naprowadzili na ślad sprawców. Powiedzmy kilka słów o tych przedmiotach. A więc zginęły takie najbardziej pospolite przedmioty, które sprawcy najczęściej zabierają, a więc pieniądze. Pieniądze, których ilość nie została określona, gdyż pani Ternaben mieszkała sama. Następnie zginął radiomagnetofon marki Philips, który pokazujemy. Ponadto zginęła biżuteria, pierścionek, naszyjnik, no i zegarek. Oczywiście to są prośby kierowane przede wszystkim do państwa, dlatego policja w Gdańsku oczekuje na informacje od państwa pod telefonem 058 kierunek do Gdańska, 309 53 33
309 53 33, nasz numer w Łodzi 6300 600. I kolejna sprawa. Zapewne oglądając program 997 zauważyli Państwo, że obiektami, które najczęściej interesują bandytów, są kantory. Teraz chcę Państwu przedstawić zdarzenia, które miały miejsce nie tak dawno w Karpaczu. Karpacz. Tu przy głównej ulicy Konstytucji 3 Maja mieści się kantor, a zarazem biuro turystyczne. Właścicielem tych placówek, podobnie jak położonej obok księgarni, jest Stanisław Segier, dawniej nauczyciel szkolny. Kantor otwierany jest codziennie po godzinie 8. Zawsze robił to właściciel, często towarzyszył mu syn. Proszę bardzo, proszę, proszę. Ma pan, o jest Dolny Śląsk, ale ma pan tu dokładne Sudetów. Proszę bardzo, czy Karkonoszy może ten. Wydarzenia, które teraz przedstawiamy, miały miejsce 12 maja 1998 roku. Około godziny 8 na zaplecze budynku, w którym mieści się kantor, podjeżdża Stanisław Segier. Idzie w kierunku kantoru przy ulicy Konstytucji 3 Maja. W tym czasie na przystanku PKS-u, na tej samej ulicy, w pobliżu kantoru, widziano dwóch mężczyzn, których poszukujemy. Pierwszy, wyższy, wiek do 25 lat, wzrostu około 185 cm. Dobrze zbudowany, sylwetka wysportowana, włosy krótkie, jasne, czesane na jeżyka, twarz prostokątna, oczy głęboko osadzone, wyraźnie wystające kości policzkowe. Na twarzy i nosie widoczne piegi, na policzkach młodzieńczy trądzik. Uszy normalne, na szyi łańcuszek koloru żółtego. Ubrany był w dres z kreszu koloru jasno-niebieskiego. Bluza miała wstawki na zewnątrz rękawów, zapinana na zamek plastikowy. Spodnie dresowe w podobnym kolorze jak bluza, trochę jaśniejsze. Buty typu Adidasy zniszczone koloru białego. Paznokcie długie i zabrudzone. Ręce nie były zniszczone od pracy. Grube palce. Drugi, niższy, wiek około 19-20 lat. Wzrost 178-180 cm. Szczupły, sylwetka wysportowana. Włosy krótkie, jasne, wystrzyżone na jeżyka. Twarz pociągła, oczy normalnie osadzone. Na twarzy młodzieńczy zarost. Dolna warga cieńsza od górnej, wyraźnie odstające uszy. Ubrany w jasnożółtą koszulkę bawełnianą z krótkimi rękawami, bez napisów i nadruków. Spodnie typu jeansowego, jasne, wytarte. Na lewej nogawce, na wysokości podudzia, dziura. Buty typu Adidasy, zniszczone koloru białego. Mężczyźni ci zapewne obserwowali Stanisława Segieta. Proszę chwileczkę zaczekać, jeszcze kantor zamknięty, zaraz otworzę. Napastnik zaatakował Segieta unikalnym paralizatorem. Ten na szczęście wyrwał końcówki przewodów z ciała. Napastnik, zapewne zaskoczony obrotem sprawy, oddał strzał do właściciela kantoru. Bandyci uciekli z kantoru w kierunku boiska szkolnego w stronę czerwonego szlaku. Po chwili wezwano pogotowie. Tutaj panowie, pół godziny temu, no. Co? Napad. Rana postrzałowa jest.
ale niestety już nic nie możemy zrobić. Stanisław Segiet zmarł od strzału z broni kaliber 9 mm. Co najważniejsze w tej sprawie, to oczywiście to są portrety pamięciowe, podobno znakomite, ponieważ tych sprawców czy tych podejrzanych widziało kilka osób. Przypomnijmy te portrety. Pierwszy, wyższy, wiek do 25 lat, wzrostu około 185 cm. Dobrze zbudowany, sylwetka wysportowana. Włosy krótkie, jasne, czesane na jeżyka. Twarz prostokątna, oczy głęboko osadzone. Wyraźnie wystające kości policzkowe. Na twarzy i nosie widoczne piegi, na policzkach młodzieńczy trądzik. Uszy normalne, na szyi łańcuszek koloru żółtego. Ubrany był w dres z kreszu koloru jasno-niebieskiego. Bluza miała wstawki na zewnątrz rękawów, zapinana na zamek plastikowy. Spodnie dresowe w podobnym kolorze jak bluza, trochę jaśniejsze. Buty typu adidasy zniszczone koloru białego. Paznokcie długie i zabrudzone, ręce nie były zniszczone od pracy, grube palce. Drugi, niższy, wiek około 19-20 lat, wzrost 178-180 cm, szczupły, sylwetka wysportowana, włosy krótkie, jasne, wystrzyżone na jeżyka, twarz pociągła, oczy normalnie osadzone. Na twarzy młodzieńczy zarost, dolna warga cieńsza od górnej, wyraźnie odstające uszy, ubrany w jasnożółtą koszulkę bawełnianą z krótkimi rękawami, bez napisów i nadruków. Spodnie typu jeansowego, jasne, wytarte. Na lewej nogawce, na wysokości podudzia, dziura. Buty typu adidasy, zniszczone koloru białego. Oczywiście najważniejszą prośbą naszą do Państwa to jest to, kto rozpoznaje z Państwa mężczyzn na tych portretach pamięciowych, ale mamy też inne prośby. Zdajemy sobie sprawę, że niekoniecznie są to sprawcami, są osoby, które mieszkają w rejonie Karpacza lub też w samym Karpaczu. Zwracamy się tutaj do osób, które w dniu 12 maja 1989 roku przychodziły ulicą Konstytucji 3 maja około godziny 8 i być może widziały sprawców tego zabójstwa, rozpoznały je. Ponadto prosimy o kontakt z policją osoby, które w Karpaczu wynajmują prywatne kwatery turystom, osobom zwiedzającym Karpacz, bo istnieje też takie przypuszczenie, że sprawcy tego napadu przygotowywali się do tego, prawdopodobnie obserwowali kantor właściciela. Dzień wcześniej, dwa dni wcześniej też tam byli widywani. I istnieje takie prawdopodobieństwo, że zamieszkiwali w Karpaczu w jakiejś prywatnej kwaterze. No i jeszcze jedna sprawa, bardzo ważna dla telewidzów, nagroda. Tak, oczywiście. Rodzina zamordowanego Stanisława Segieta wyznaczyła nagrodę w wysokości 10 tysięcy złotych za wskazanie osoby, która została rozpoznana na podstawie tych portretów pamięciowych jako sprawców napadu, bądź też przekazanie jakiejkolwiek informacji, która bezpośrednio przyczyni się do ujęcia tych sprawców. A telefon w Jeleniej Górze 0800 166 011, 0800 166 011, to bezpłatna linia do Jeleniej Góry, gdzie Państwo mogą przekazywać informacje. Oczywiście czekamy na informacje od Państwa również tutaj w Łodzi, 6300-600 w Łodzi, kierunek do Łodzi 042. Przypomnę, że nagroda w tej sprawie ustanowiona przez rodzica zamordowanego właściciela kantoru w Karpaczu wynosi 10 tysięcy złotych. Jak zwykle liczymy na Państwa informacje. Czekamy jeszcze przez chwilę przy naszym telefonie 6300-600 w Łodzi. Czekamy też na Państwa listy. Program 997, telewizja Łódź, Łódź Narutowicza 13. Oczekuję Państwa wizyty przed telewizorami jak zwykle za tydzień. Dziękuję z góry za pomoc. Dobranoc.